górze pod Krakowem. Miasto wcale nie pośrednie, 25 tysięcy ludności liczące, zamożne, dobrze zorganizowane, niemal kwitnące. Wszystko tu jest nowe. Wszędy wyziera współczesność. Nad obszernym rynkiem panuje czerwona masa ukończonego niedawno kościoła. Miasto posiada niewielki, ale ładny park, ma również swoje bulwary nad Wisłą, które mi wyprzedziło Kraków i Warszawę. Rozłożone malowniczo na stokach krzemionek, gdzie przebywał legendowy mistrz Twardowski i gdzie znajduje się kopiec Krakusa. Oddzielone od Krakowa jedynie korytem Wisły, której brzegi wiąże ze sobą niewielki, ładny, drewniany most, oddalone 25 minut drogi od Sukiennic. W imieniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa witam Państwa bardzo serdecznie. Inwestorem tej inwestycji, która nazywa się od dzisiaj Muzeum Podgórze, jest Gmina Miejska Kraków. Serdecznie na ręce Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego składamy podziękowanie za decyzję, za opiekę, za finansowanie tej inwestycji, tej inicjatywy. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że stało się, i jako też ponad 40-letni podgórzanin mogę powiedzieć, że w końcu mamy swoje muzeum. W tej chwili przyszedł czas na Podgórze. Tutaj, jak Państwo pamiętacie, był XVIII-wieczny zajazd, a potem restauracja przez wiele lat funkcjonująca. Została stworzona koncepcja muzealna, dobudowane tutaj fragmenty, które są za mną, część renowacja, część nowe, i powstał piękny gmach i piękne muzeum. Dziękując Państwu i gratulując tego sukcesu, bo to jest naprawdę, życzę, aby się rozwijało znakomicie. Jeżeli Pan Dyrektor pozwoli, to przekażę na jego ręce takie zioła na odporność i na długowieczność, żeby... Panie Prezydencie, na pytania, które zadają mi czasami dziennikarze dotyczące tego, ile oddziałów ma Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ostatnio odpowiadam pytaniem. Dzisiaj ma 17, ale na tym końca roku nie zakończymy. Proszę Państwa, zdobią nas wszystkich kokardki, roztacza się nad nami woń kwiatu tuberozy. To ulubiony kwiat Wojciecha Bodnarskiego, który niech stanie się symbolem tego miasta i tego muzeum. A te kokardki oczywiście korespondują ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. A to stulecie w ogromnej mierze zaczęło się tu, z tego miejsca, z tych okolic. Około godziny 6:50 rano 31 października wyruszyły pierwsze oddziały Wojska Polskiego, udekorowane właśnie takimi kokardkami, które niech dla Państwa będą pamiątką tego jubileuszu i pamiątką dzisiejszego spotkania. Kiedy parę lat temu, w 2015 roku, obchodziliśmy stulecie połączenia Krakowa z Podgórzem, wiedzieliśmy, że to muzeum będzie czymś najważniejszym, co będzie zwieńczało ten stuletni okres, i bardzo dobrze się dzieje, że dzieje się to właśnie w rok niepodległości Rzeczpospolitej, w stulecia niepodległości Rzeczpospolitej, bo rzeczywiście niepodległość do Krakowa, niepodległość do Polski przyszła, tak to trochę patriotycznie mówimy, właśnie z Podgórza. Park Podgórski. Duma Podgórzan i ozdoba niezbyt bogatego w ogrody Krakowa. Owoc pracy Wojciecha Bednarskiego. Jedną z najrzadziej uprawianych cnót jest wdzięczność. W stosunku do Wojciecha Bednarskiego Podgórze stanęło na wysokości zadania. Nadało mu honorowe obywatelstwo i nazwało park jego imieniem.
wszyscy mieszkańcy prawobrzeżnego Krakowa czują się związani z Podgórzem. I to muzeum będzie również ich muzeum. W tym muzeum będą prezentowane również historie poszczególnych obszarów, bo dla nas wszystkich, samorządowców, mieszkańców, jest ważna historia. Historia miejsca, z którego pochodzimy. Rękawka. Wielkie święto. Wesoły gwar rozlega się na płaszczyźnie. Dookoła kościółka szerokim taborem zaległy przekupki. Na białych płachtach rozłożyły rozmaite łakocie, ciasta, kołacze, cukierki, figi i daktyle. Z innej strony rozłożono zabawki drewniane, gliniane dzwoneczki i żółte piszczałki. Wszystkie klasy społeczeństwa zwirowane, zmieszane w jeden ogromny tłum. Każdy na wyścigi kupuje, każdy tłoczy się na krawędź góry. Jaki ścisk, jaka wrzawa. Jakiegoż wysilenia trzeba, ażeby przebić się przez te żyjące fale i dostać do brzegu. Z wierzchołka, jak z rogu Amaltei, sypie się deszcz zakupionych łakoci. Wesołe okrzyki i prośby głuszą niemal gwar panujący na górze. Stojący bliżej proszą okrzykiem: dołem, panoczku. Stojący dalej wołają: górą, górą. Każdy otwarcie poddaje się powszechnej wesołości. Dawniej, kiedy żył hrabia Artur Potocki, obfitrze jeszcze na rękawce zbierano żniwa. Zakupywał on całe zapasy u przekupek i koszami kazał sypać pomiędzy pospólstwo. To też pamięć jego po dziś dzień żyje. Opowiadają o nim, że był bogaty i hojny jak sam Krakus. Niech to Muzeum Podgórza będzie dowodem na to, że warto działać, że mieszkańcy mają siłę sprawczą, że warto marzyć, bo te marzenia mogą się spełnić. Zawsze uważałem, że podstawą troski o dziedzictwo jest wiedza o nim. Teraz wszyscy otrzymujemy narzędzie, żeby poznać historię i dziedzictwo Podgórza. Teraz już nikt nie będzie mieć wymówki, żeby o nie nie dbać, o nie nie troszczyć się. Teraz tym miejscem będzie Muzeum Podgórza. Bardzo chciałem prosić, ażeby panu prezydentowi w przecięciu wstęgi towarzyszyła pani Zofia Bednarska. Zofia, która reprezentuje to dojrzalsze pokolenie Podgórzan, ale także zapraszam panią Klaudię Słupek z córką Wandzią, która będzie reprezentować to najmniejsze, najmłodszą część pokolenia podgórskiego. Thank you.
zrobić. Jump team.